gdzieś tam ten początek totalnie nie mogliśmy się połapać i Lublinianie nam odjechali. To od razu nie mogliśmy nawet się zaczepić ani ze startu, ani na trasie. Odjeżdżali w każdym fragmencie, więc tak, to była dla nas no, niesamowita niespodzianka. Musieliśmy, mimo że wyciągaliśmy jakieś tam wnioski i różne zmiany wprowadzaliśmy, no to jakby nie przynosiło to takiego spodziewanego efektu, jaki byśmy chcieli. Dopiero tak naprawdę ostatnia faza zawodu, gdzieś tam ja wyskoczyłem, Janusz wyskoczył i wydawałoby się, że już gdzieś w końcu brniemy we właśnym kierunku, ale to już było zdecydowanie za późno. Lublinianie już w zasadzie zwycięstwo mieli w kieszeni, więc... Oczywiście można to tak nazwać, że poznałem niemal wszystkie sekrety lubelskiego toru, ale to jest tor taki bardzo niezdradliwy, ale dziwny, trudny do rozszyfrowania. Teraz oczywiście mamy dobrą bazę, ale wciąż musimy się troszeczkę napocić, żeby ten stan rzeczy utrzymać. Jazda w Lublinie nie należy do najłatwiejszych, oczywiście. No też póki co jako przyjezdny, bo za dużo okazji tutaj jakby nie miałem, ale dzisiaj się cieszę też, że i przejechałem dwa motory z dobrym skutkiem, a już jestem znowu jeden mecz, jakby można powiedzieć, mądrzejszy, ale w żużlu nigdy nie jest tak, że to już jest tak i tak będziemy teraz w tą brudną stronę i będzie wszędzie dobrze, bo żużel potrafi naprawdę zaskakiwać i trzeba być cały czas na bieżąco ze wszystkimi rzeczami, bo jest to naprawdę nieraz trudne do odgadnięcia. Tak jak Grzegorz dobrze powiedział, że nieraz wbrew logice, a nieraz tak jak logika mówi, i ciężko znaleźć nieraz ten półśrodek, którą opcję wybrać.